Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesienna listopadowa aura przypomina nam o umieraniu. Przychodzimy na cmentarz, stawiamy kwiaty, zapalamy znicze i wspominając naszych bliskich, zmarłych, modlimy się za nich, aby osiągnęli szczęście wieczne. Szczęście wieczne, czyli życie. Właśnie uroczystość wszystkich świętych kieruje naszą myśl. Ku życiu wiecznemu, nie tylko ku śmierci, ku zmarłym, ale ku życiu wiecznemu. W Ewangelii Jezus wymienia błogosławieństwa. Mówi, kto jest błogosławiony, inaczej szczęśliwy. Mówi, że błogosławieni cisi, błogosławieni czystego serca, ci, którzy płaczą, ale także ci, którzy są prześladowani. W jaki sposób te osoby mogą być nazwane szczęśliwymi, skoro cierpią, skoro się smucą? Wydaje się to nielogiczne. A jednak, kiedy popatrzymy na życiorysy świętych, okazuje się, że to była ich droga do świętości. Właśnie w codziennych sprawach, w tym, co było trudne do przezwyciężenia, tym, co wymagało pokory, Wymagało cierpliwości, oni odnaleźli drogę do szczęścia. Możemy powiedzieć, że to zadanie nas przerasta, że to zadanie jest dla nas za trudne. A jednak w Ewangelii Jezus, kierując swoje słowo, zaprasza. Wyszedł bowiem na górę, usiadł i zaczął przemawiać dopiero, kiedy przyszli do Niego uczniowie. Czy jesteśmy chętni słuchać nauki Jezusa? Czy chcemy żyć według Jego Słowa, nawet chociaż pociąga ono za sobą wymagania? Na te pytania warto sobie odpowiedzieć i może nie trzeba spełnić od razu wszystkich ośmiu błogosławieństw. Nie trzeba we wszystkim się zrealizować jako doskonały, bo tak czasem patrzymy na świętość. To nawet troska o jedno z tych błogosławieństw, o to, żeby choć w jednej tej cesze osiągnąć bliskość z Bogiem, może być naszą drogą do świętości, do osiągnięcia szczęścia nie tylko tego tu na Ziemi, ale tego, które jest celem naszego życia szczęścia wiecznego w niebie. Do tego potrzeba oczywiście modlitwy. Bo przykład wskazują nam święci, o których myślimy, w uroczystość, kiedy ich wszystkich wspominamy.